Szanowni Państwo, wracamy do naszego cyklu, podczas którego prezentujemy kandydatów, którzy już 7 kwietnia podczas wyborów samorządowych będą ubiegać się o Państwa poparcie w głosowaniu na radnych Rady Miejskiej. W pierwszym odcinku cyklu byliśmy na Pełcznicy, gdzie rozmawialiśmy z Przemkiem Limanem i to był okręg numer 2, natomiast teraz wracamy do okręgu numer 1 i na pokładzie auta naszego mobilnego studia witam Patrycję Piątkiewicz-Merchut, czyli okręg numer 1, miejsce numer 8. I powinienem na początku dodać informację jako postscriptum, że mam tę przyjemność, że startując po raz pierwszy do Rady Miejskiej, razem ze mną kandydatką, co prawda z innego okręgu, ale jest moja żona. I zacznę tak. Mało ci w domu polityki? Tak. Tak, mało mi polityki. Zawsze można troszeczkę więcej o polityce porozmawiać. Wiadomo, teraz taki czas, gdzie jest jej bardzo dużo i w naszym życiu, i wszędzie jest bardzo dużo polityki. Natomiast no, spotkaliśmy się tutaj, żeby porozmawiać o rzeczach, które jednak... Spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o rzeczach ważnych. Tak, tak, dokładnie. Żeby porozmawiać o rzeczach ważnych. To pytanie paść musi, bo to pytanie tak sobie wymyśliłem, że będę zadawał każdemu, kto będzie chciał tutaj ze mną rozmawiać o starcie w Radzie Miejskiej. Skąd w ogóle decyzja, skąd w ogóle motywacja, żeby w swoim życiu, skądinąd poukładanym życiu, raczej zawodowo spełnionym, znaleźć jeszcze przestrzeń na to, żeby spróbować swoich sił w samorządzie? Wydaje mi się możliwe, że wydaje mi się, że to jest ten taki bodziec, który przyszedł troszeczkę z tego, że jestem związana ze Świebodzicami ze względu i też z ludźmi, ze względu na też moją pracę drugą, to taką hobbystyczną, gdzie spędzam dużo czasu popołudniami z ludźmi, z którymi też dużo rozmawiam i z którymi, którzy też przedstawiają swój punkt widzenia, niekiedy przez przypadek, niekiedy w trakcie jakichś tam innych rozmów. I też według mnie dodatkowym takim elementem, który przyczynia mnie do chęci startu w tych wyborach, jest to, że działając na innych płaszczyznach i też organizując jakieś dodatkowe wydarzenia przez te 5 lat do tyłu albo jeszcze dalej, stwierdziłam, że można coś robić dla ludzi jako już radna. Więc wydaje mi się, że to jest taka dobra droga do tego, żeby mieć kontakt z władzami miasta i żeby móc w tym momencie kandydować, żeby móc poszerzyć horyzonty działania. Bo powiedziałaś tak enigmatycznie, że twoja dodatkowa praca, tak, twoje dodatkowe zajęcie, ja powiedziałem w pierwszym odcinku wywiadów z kandydatami, że nawet najlepszy kandydat musi mieć płaszczyznę do tego, żeby się zareklamować, tak? Nawet najlepszy kandydat wyposażony we wszystkie przymioty, jakie tylko mógłby sobie wymarzyć radny, jeżeli nie rozgłosi tego, że kandyduje, no to w wyborach może mieć marne szanse, więc ja tutaj będę ciebie reklamował, bo kogo mam chwalić, jak nie własną żonę, tym bardziej, że chwalę cię nie dlatego, że jesteś moją żoną, tylko dlatego, że naprawdę wierzę, że właśnie takich ludzi w samorządzie potrzeba, czyli ludzi, którzy tak naprawdę nie muszą, bo mają swoją pracę zawodową, dobrą pracę zawodową, mają dodatkowo jakieś zajęcie, w którym realizują się poza tą pracą zawodową, czyli już czas mają wypełniony, a mimo to chcą jeszcze sami od siebie. No bo powiedzmy sobie szczerze, zaraz cię dopuszczę do głosu. Ja to, żeby nie było, że to jest tak, że ja zawsze w domu i we wszystkich innych płaszczyznach, to ja mówię nie, to jest wręcz odwrotnie. Dlatego teraz, mając do dyspozycji kamerę, chcę się wygadać. I to znowu bardziej żartem niż na poważnie. Natomiast musicie Państwo wiedzieć, że w tym roku w Świebodzicach no mamy do dyspozycji, wyborca ma do dyspozycji 7 komitetów wyborczych.
do tego w ramach tych komitetów aż 191 kandydatów na radnych. Tak. To jest więcej niż w Świdnicy i w Wałbrzychu. Mhm. I nie chcąc nikomu wchodzić w to, jakie motywacje nim kierowały, decydując się na kandydowanie, to pewnie jest jakaś część osób, które no może zostały do tego jakoś tam przekonane, niekoniecznie 100% woli było po ich stronie, natomiast wiem, że ty chciałaś, zawsze myślałaś o tym, żeby jakoś społecznie się realizować, czego przykładem może być chociażby szereg jakichś aktywności związanych z językiem hiszpańskim. Tak. Chociażby na przykład właśnie ostatniego lata. Tak, oddaję głos do studia. Tak, organizowaliśmy festiwal, taki nasz świdnicki festiwal folkloru, czyli mieliśmy możliwość zorganizowania koncertu zespołu z Meksyku, który przyjechał tutaj do nas, teoretycznie tak naprawdę w odwiedziny, ale stwierdziliśmy, to dobry pomysł, żeby oni w trakcie swojej przerwy pomiędzy koncertami nie tylko przyjechali do nas jako do znajomych, ale też troszeczkę chcieliśmy ich, że tak powiem, wykorzystać w tym kierunku, żeby pokazać ludziom kulturę, pokazać też, że jak wygląda folklor w Meksyku. No i udało nam się zorganizować coś takiego i uważam, że to było bardzo dobre wydarzenie, gdzie dużo ludzi było pod wrażeniem i zespołu, i tego, że można, jak wygląda taki folklor. Ja też tutaj dodam tylko, że przez wiele lat współpracowałam z Centrum Kultury w Strzegomiu, gdzie też mogłam się nauczyć, jak wygląda takie organizowanie takich wydarzeń i tak dalej. I zawsze mi tego brakowało, że my jako Świdnicy, którzy też jesteśmy bardzo dużym miastem, nie mamy czegoś takiego jak Strzegom, który organizuje tak wielkie wydarzenie, gdzie tutaj bardzo, bardzo dużo ludzi przyjeżdża. Więc to zawsze mnie to bolało, że gdzieś tam, że Strzegom ma takie coś, czy na przykład Nowa Ruda, czy nawet Szczawno-Zdrój, gdzie też w tym roku udało nam się współpracować. Też poznaliśmy tutaj razem dyrektora Domu Kultury, tak. Tak. W Szczawnie Zdroju, w Jedlinie Zdroju i zobaczyliśmy, że naprawdę takie centra kultury mogą pracować na bardzo, bardzo wysokim poziomie. I szczerze mówiąc, ja byłam pod wrażeniem takiej organizacji, w ogóle takiej bardzo dużej przychylności ze strony tych dwóch miast, więc uważam, że no i właśnie, tego mi brakuje w naszym mieście, że jest za mało się dzieje. Nie jesteśmy znani tak naprawdę z niczego. Też to często powtarzaliśmy w przypadku na przykład też twoich spacerków historycznych, gdzie widzieliśmy jakieś tam braki w mieście. I chyba dlatego, że chęć poszerzenia tego spektrum tutaj działania i nas jako miasta i też współpracowania, albo zaczęcie współpracować z innymi miastami, ponieważ no, to jest tak naprawdę wymiana, tak, doświadczenia i w ogóle pomysłów, bo to nie jest to, że my jako Świdnicy musimy wynaleźć coś nowego, tylko tak naprawdę to jest to, że my możemy kopiować, tak, to, co robią inne miasta i wprowadzać tak naprawdę w życie. I to mi tego brakowało w przeciągu tych kilku lat. Dużo osób mówiło, że nawet nie zdaje sobie sprawy, że w innych miastach tak duże wydarzenia się dzieją, są organizowane, więc chyba ze względu też na to, że widzę, mam porównanie z innymi miastami, też jeździmy na różne wydarzenia, więc to uważam, że tego brakuje w tym mieście i no i szkoda, bo jesteśmy pięknym miastem, wiele osób się zachęca tutaj nawet ze znajomych o przyjeździe do Świdnic albo o zamieszkajcie w tym mieście, bo jest fajnie, tylko że no brakuje czegoś od kilku lat, no brakuje, tak, nie ma tutaj w tym mieście jakiegoś ducha takiego, żebyśmy mogli, albo wydarzeń, mieliśmy rock festival, tak, nawet ostatnio o tym rozmawialiśmy, tak. Że nie mamy rock festival był co roku, przyjeżdżało naprawdę bardzo dużo ludzi z okolicznych miejscowości, bardzo dużo przyjeżdżało zespołów i to też było na dużą korzyść miasta przez kilka lat. To mi się wejdzie tak. Słowo, nie tylko Rock Festival, ale i przecież musicie, na pewno Państwo pamiętacie, musicie pamiętać, że no, teraz na hali OSIR
odbywają się wydarzenia, to jest, tak powiem, absolutnego minimum programowego, a były takie czasy przecież, że i koncertował tutaj Piotr Rubik, i to bardzo duży koncert, i Budka Suflera, i zespół Perfect, no, Patrycja, ale przecież jeszcze, no, nie unikniemy, nie uciekniemy od tego, przecież chodziliśmy jeszcze na Dni Świebodzic. Tak, tak, i nawet ostatnio chodząc po mieście i też rozmawiając z ludźmi i też pytając się o ich, czego tak naprawdę mieszkańcom brakuje, to sami ludzie mówią, że nic się nie dzieje i to ludzie, którzy nawet nie mają dzieci, osoby, które są starsze i też by chciały pójść, tak troszeczkę się rozerwać. Mieliśmy ciężkie czasy covidowe, ale to było już dawno temu. Inne miasta już organizują, nawet tutaj Wałbrzy, Świnica, Strzegom. Tutaj naprawdę można brać dużo ze Strzegomia, czy nawet inne miasta typu tam Jedlina Zdrój, która naprawdę uważam, że jest malutka miejscowość, ale na medal. A propos Jedliny Zdroju. Tego, o czym wspominałeś, że ubiegłego lata mieliśmy tutaj zespół z Meksyku. Koncert odbył się zresztą w Miejskim Domu Kultury, tak. Tam nie wchodząc w jakieś tam szczegóły, no ale był, przyciągnął bardzo dużą publiczność. Tak. I później organizowaliśmy te koncerty jeszcze w Szczawnie i właśnie w Jedlinie. W Jedlinie zespół występował na ichniejszym święcie miasta, tak. Jak Jedliny. Tak. I musicie Państwo wiedzieć, że tak jak w Świebodzicach, gdy te Dni Świebodzic jeszcze się odbywały, to wszystko było skomasowane na stadionie przy ulicy Rekreacyjnej, tak w Jedlinie to święto miasta było rozdzielone na różne przestrzenie. I w zależności od tego, kto czym się zajmował, no to taką jakąś tam część święta, Dni Jedliny obsługiwał. I co jest ciekawe, oczywiście, no, nie brakowało takich standardowych występów muzycznych, bo to tak. Zawsze jest jakby taki stały punkt programu, ale oni, w zasadzie to Centrum Kultury, ściągnęło do Jedliny na obchody Dni Miasta wystawę obrazów Pablo Picassa. Tak, tak, tak. Pablo Picassa, i to nie były żadne reprodukcje, to były oryginały. Tak. Bardzo się tym szczycili, że im się to udało, ale tak sobie pomyślałem wtedy, jaka jest skala różnicy i możliwości, chociażby ze względu na wielkość danego miasta, tak, Świebodzic i Jedliny, że ktoś tam w ogóle wpadł na taki pomysł, że chce, żeby ci mieszkańcy Jedliny mogli w ogóle obcować z czymś takim, jak obrazy, tak. Obrazy Picassa. Wydaje mi się, że to nie był jakiś wielki koszt, bo później jak się interesowałem tym, czy można by było taką wystawę zorganizować, to nie były zapierające dech kwoty. O wiele więcej, tak podejrzewam, pieniędzy wydaje się na różne zbytki w samorządzie, z których nie ma efektu, a taką wystawę można później ograć, nawet jeżeli nie przyciągnie jakiegoś multum publiczności, to można ograć medialnie, że mieliśmy, tak? Tak? Mieliśmy wystawę Picassa. Teraz bodajże w Świnicy będzie wystawa Picassa. Tak, tak, właśnie. Więc tutaj też fajnie, bo można zawsze gdzieś tam, tutaj Świnica ma, tutaj ma Jedlina Zdrój, tutaj oni robią bardzo dobrą reklamę, Świnica bardzo dobrą robi reklamę i ja na przykład, nie interesując się tak w tym momencie gminą Świnica, znaczy miastem Świnica, nie mam, dostałam taką informację gdzieś tam przez Facebooka i tak dalej, że coś takiego jest i, tak, i to mi się nawet, podoba, i nawet jak nie będziesz w tym uczestniczyła, to mam już nawet pamięć, jak nie jesteśmy miłośnikami malarstwa Picassa, tak. To już wiesz, że oni to organizują. Tak, i myślisz, tak. I kodujesz w głowie, okej, okay, czyli tam coś się dzieje, jest coś fajnego, a umówmy się, no Picasso, nazwisko samo przez się już robi wrażenie, bo to chyba jest takie... Więc to takie malutkie takie cegiełki, takie, które dokładnie. Tak naprawdę nie, to nie jest nakład pracy, bo tak naprawdę Świnica robi, można zadzwonić do pani tam jakiejś dyrektor, no, pani dyrektor domu dyrektora. Kultury i zapytać się, jak to wygląda, jak to zrobić i tak dalej. Wydaje mi się, że to tak powinno działać, że powinno się podłapywać pomysły z innych. Jeżeli na przykład tutaj nie jest w stanie nikt na to wpaść, no to chociaż podłapywać. To już nie wymaga wysiłku, tylko tak naprawdę w dobrej woli. Wydaje mi się, że to by było fajne, gdyby po prostu miasto było takie bardziej zwrotne.
delikatne, prężne, takie zwinne. O, teraz to taki dobry, tak, dobry trend, tak. Tak, zwinne, że po prostu coś się dzieje w tym mieście dla starszych, dla dzieci, dla młodzieży, bo to też jest ważne, nie tylko robić, nawet kiedy same dzieci mówią, że nie ma takich wydarzeń, albo... No i to jest właśnie przykre trochę, bo... To nie są niekiedy koszty duże, nie? To zazwyczaj nie są w ogóle koszta, jeżeli już to jakieś tam mikroskopijne w skali budżetu miasta, a w przeważającej mierze to się rozbija właśnie o chęć. Jeszcze tak troszeczkę dodając do tego, co powiedziałaś, przejeżdżaliśmy teraz koło ruin kaplicy Świętej Anny. No i tak jak te ruiny zawsze były ruinami, tak teraz to określenie ruiny doskonale pasuje do stanu, w jakim ten zabytek się w ogóle znajduje. O ile z samymi ruinami pewnie niespecjalnie wiele można zrobić, żeby je jakoś uatrakcyjnić, o tyle otoczenie już powinno być zadbane. Tak, tutaj nawet podświetlenie. Jakieś tego. Podświetlenie. Dokładnie. Natomiast coś, co przyciąga wzrok, bo tak naprawdę jak teraz przyjechaliśmy, no to będąc jakimś tam turystą, który tutaj przyjeżdża, żeby przejść na Stary Zamek z regionu Pełcznicy, to tak szczerze mówiąc, nikt nawet nie zauważy, że tam coś jest, bo to jest zarośnięte. Zauważy, tak, że jest obraz nędzy i rozpaczy, i są kilka jakichś tam cegieł zarośniętych, obrośniętych krzakami ze wszystkich stron, a do tego jeszcze dwie zniszczone tablice, wyblakłe tablice, już podparte, takie proszące o litość, które może się zaraz obalą. Tablice, których koszt wymiany to jest kwota rzędu 500-700 zł, mówię o samych, o naklejce, którą można by było wykorzystać, tym bardziej, że kilka lat temu sama gmina wydawała taką książeczkę dla dzieci głównie, Legendy Świebodzic. Z tego co pamiętam, a pamiętam dobrze, w tej książeczce była też legenda o ruinach kościoła świętej Anny. Co stoi na przeszkodzie, żeby przeskalować taką stronę, wydrukować i nakleić w tym miejscu, żeby właśnie, tak jak mówisz, osoby, które idą w stronę księża, widziały, mogły przeczytać. Tablica oświetlona. To taka legenda mówi o genezie. Tak. No ale właśnie. No ale to mówię, to są takie małe rzeczy, które tak naprawdę składają się na cały kształt i tutaj my tutaj mówimy tylko o kulturze, a takich rzeczy jest multum. Dlatego też ja kandydując na radną, bo to też mam takie głosy, a dużo osób kandyduje, no bo idzie ze względu na pieniądze, które przysługują radnym, tak, na temat diety. Tak się utarło, że osoby, które kandydują, o tym nie mówią, a osoby, które nie kandydują, często zarzucają, że jedyną motywacją w kandydowaniu to jest właśnie to, że gdzieś tam jest jakaś gratyfikacja, chociaż z zasady ta dieta to nie jest jakiś teoretycznie dodatkowy dochód, tylko rekompensata, tak? Czasu. Tylko, że jeszcze przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale tu już muszę wykorzystać okazję, ale często się zdarza tak, że te osoby, które już zostają radnymi, nie mówię, że wszyscy, ale są też takie, że jednak tego czasu niewspółmiernie poświęcają do nakładów, które później z tego tytułu czerpią. Tutaj nie można też wszystkich generalizować, natomiast faktycznie, jak przejrzeliśmy kiedyś, ile osób i co zrobiło dla tego miasta w przeciągu, jest nawet, mogą sobie Państwo sprawdzić na stronie, tam gdzieś się pojawiało w niektórych mediach, na Facebooku, to jest pokazana lista, kto co, ile było interpelacji. Tak, dokładnie. I to jest też taka dobra informacja dla mieszkańców przed głosowaniem na te osoby, które dalej będą startowały w wyborach, dalej startują, żeby naprawdę przyjrzeć się, ponieważ wydaje mi się, że teraz jesteśmy bardziej świadomi tego, że mamy głos, że wybieramy, tym bardziej, że jesteśmy bardzo malutkim miastem. Wydaje mi się, że 15 października i wybory parlamentarne dużo zmieniły w świadomości ludzi, że jednak ten ich głos ma jakąś wagę, że on coś waży. Tak. I tutaj uważam, że teraz tak samo warto zobaczyć, warto też się przyjrzeć, faktycznie nie strzelać na kogo głosujemy, tylko zobaczyć kto co robił, bądź kto co faktycznie chce zrobić, ponieważ mój plan jest taki, jeżeli dostanę ten, że tak powiem, głos zaufania od mieszkańców i uda mi się dostać do Rady Miasta, to ja swoje pieniądze, i tutaj mówię mężowi, mój mąż stwierdziłeś, że to w sumie dobry pomysł, natomiast ja z moich z
z moich pieniędzy chcę uczynić tych właśnie z tej diety, chcę uczynić pożytek i uważam, że to są też po części pieniądze publiczne, więc ja uważam, że z mojej strony będę starała się realizować malutkie projekty, czyli żeby na przykład pójść do szkoły, zapytać się jakiej pomocy, na przykład byłam też nauczycielką, jestem po części nauczycielką języka hiszpańskiego po pracy zawodowej, natomiast uważam, że na przykład pójście, zapytanie się jakich pomocy dydaktycznych by potrzebowała szkoła i kupienie ich, to będzie naprawdę dla mnie taki wielki, no sama będę się z tego cieszyła, że mogłam gdzieś tam zainwestować albo mogłam pomóc, bo tak naprawdę ja pomagam w tym momencie, mogę pomóc dzieciom i tak dalej, czy na przykład, nie wiem, przychodnia by potrzebowała czegoś, czy na przykład jakiś szpital czegoś potrzebuje, no to ja jestem do dyspozycji i będę starała się robić takie malutkie projekty i z tych pieniędzy robić dobry pożytek i no i to jest mój plan tak naprawdę jeden z wielu na te kolejnych 5 lat. No ale też uważam, że naprawdę bardzo by też mnie ułatwiło współpracę, jeżeli na stanowisku burmistrza byłby ktoś odpowiedni, ktoś, kto się nada. Dlatego też moja kandydatura jest z tego miejsca, ponieważ stwierdziłam, że Łukasz naprawdę nadaje się, Łukasz Kwadrans naprawdę nadaje się na osobę, nadaje się na burmistrza, osoba merytorycznie dobrze przygotowana z... Więc taki menadżer dla miasta. To już kiedyś rozmawialiśmy, kim tak naprawdę tak. No, powinien być dobry burmistrz, nie? Planowaliśmy, bo ja planowałem, że te przejażdżki po mieście to będzie taka w zasadzie autoreklama każdego kandydata. Mhm. Natomiast dzisiaj zaprosiłem żonę i zrobiła nam lekcję WOS-u. I samorządności. Jeszcze coś pamiętam, także tak. Pozdrawiamy tutaj, pana. Tak, pozdrawiam pana z WOS-u. Tak. Tak. Natomiast, no, ja też gdzieś o tym wspominałem, a nawet jeżeli nie, to też pewnie wiele innych osób, że w przemyśle, w jakichkolwiek gałęzi, nie byłby to przemysł, doszliśmy już do takiego momentu, że pracodawca, a powiedzmy sobie szczerze, pracodawcą burmistrza jesteśmy wszyscy my. Dokładnie. To taki pracodawca, szukając pracownika, przewertuje go na wszystkie możliwe sposoby, podda go wszelakim egzaminom, sprawdzi kwalifikacje. Jeszcze dodatkowo, że tak powiem, później jeszcze szkoli. Tak, później później poddaje go jeszcze różnym szkoleniom, jakimś stanowiskowym, dba, inwestuje. Mhm. Ogólnie przemysł stawia na fachowca. Dokładnie. I za przeproszeniem, czy jest to przemysł, który produkuje gumowce, czy jest to przemysł, który produkuje silniki rakietowe, to doszedł już do takiego momentu, że fachowiec jest w cenie. Natomiast dziwi mnie cały czas takie podejście na nasze, mówię jako ogółu, że w samorządzie, w sferze, która reguluje nam ochronę zdrowia, edukację, dostęp do kultury, infrastrukturę, mieszkalnictwo, no całe życie, cały czas jakby godzimy się na taką byle jakość. Tak, no przepraszam, tak. Na takie sformułowanie, ale godzimy się na byle jakość. Aby było, tak. Aby było, godzimy się na fajniactwo, godzimy się na to, kto przybije nam więcej piątek, kto teoretycznie z plakatu albo ze zdjęcia będzie się szerzej uśmiechał. Dokładnie. Chociaż taki uśmiech nie zawsze, to musi być szczery uśmiech. Tak. I cały czas się na to godzimy. Wybieramy sobie, kogo sobie wybieramy, to już mówię tak najoględniej, nie odnosząc się do żadnej opcji. A później jesteśmy zdziwieni, że dzieje się tak, jak się dzieje. Mamy albo jakieś, nawet nie pretensje, ale jakieś zażalenia, że to nam nie odpowiada, to nam nie odpowiada, to nam nie odpowiada. Natomiast fakt faktem, ja uważam, że to w takiej mniejszej, bo ciężko nam na przykład zagłosować, nie wiem, na prezydenta Polski, w sensie my kogoś nie znamy tak naprawdę, tak? Albo, no wiadomo, znamy z mediów, ale tutaj będąc w takiej małej miejscowości, no bo nie jesteśmy jakimś wielkim molochem, to tak naprawdę dużo osób znamy. Możemy też zagłębić się albo zasięgnąć języka znajomych, coś tam słyszałeś albo to, więc to też naprawdę daje nam dużą, no dużą taką
możliwość zweryfikowania ludzi, zobaczenia, kto wejść. Nawet teraz jest Facebook, więc teraz tak, to nie są Facebooki polityków z takiej bardzo dużej, tak, dużej to rangi, nie są, to tak, nie są które Facebooki, są prowadzone które są przez kogoś. Przesadzane przez bardzo szczelne sito. Tak, to są. Tylko to są tak. To często są tak naprawdę, jak ktoś wejdzie na mój profil, no to widzi mnie, nie widzi, widzi mnie, moją rodzinę, ewentualnie to, co jest. No, ale, tak, może, tak ale, ale może sobie wyciągnąć jakieś wnioski, tak, tak widzi jakieś aktywności, tak, może zweryfikować, co w życiu robisz, gdzie, gdzie pracujesz, jakie jest twoje hobby, że właśnie po godzinach realizujesz się ucząc języka hiszpańskiego czy niemieckiego, czy organizując jakieś tam inicjatywy kulturalne, chociażby właśnie te koncerty, czy wcześniej działając przy festiwalu folkloru. Słowem, no może wyciągnąć wniosek, że jesteś osobą aktywną, tak? Tak. No i to już waży w jakiś sposób przy oddawaniu głosu, że no, skoro taki człowiek, nie ubiegając się o, o mandat radnego, sam od siebie jakąś aktywność no wykazuje. Też nie ukrywajmy się, ten czas zawsze, który my zawsze coś organizowaliśmy, czy te na przykład spacery historyczne, to zawsze często jest tak, nie, że siedzimy w weekend w domu i zastanawiamy się, co można by było jeszcze zrobić tutaj, albo co można by było jeszcze zorganizować, albo gdzieś coś podpatrzymy w mieście, a może by to zorganizować w Siłbudzicach, tylko niekiedy napotykamy się na jakiś tam opór. Niekiedy jest tak, że uda nam się jakimiś swoimi środkami albo tym, że po prostu gdzieś tam w jakiś sposób skorzystamy z jakichś innych projektów coś zorganizować. No ale cały czas żyjemy miastem, bo taka jest prawda. Cały czas gdzieś tam z tyłu głowy mamy to, że ty jesteś miłośnikiem miasta. Ja przy tobie tak samo widzę dużo takich rzeczy, co mnie na przykład tak naprawdę denerwuje, to, że w mieście, w innych miastach to wygląda inaczej, a u nas to taka, no ciężko, to niekiedy jest tak, że no, przykro trochę, nie, że w innych miastach to może wyglądać, nawet taki właśnie. Znaczy, no bo nie odbierając nic nikomu, każde miasto jest w sumie piękne i ma jakąś swoją historię, ale nie odbierając nic nikomu, tak, czym my się różnimy od Strzegomia? Czym my się różnimy od Żarowa? Mówię Żarowa, bo w Świebodzicach od jakiegoś czasu jest taka potrzeba, no gdzieś to jest artykułowane, żeby powstało muzeum, izba tak, historyczna. Dokładnie. Żarów no, nie może tyle się porównywać skalą do Świebodzic. Tam izba funkcjonuje w sposób modelowy praktycznie. Wszystkie izby, które... Puścimy pana? Wszystkie izby, które powstają w takich pomniejszych miastach, z tego co wiem, gdzieś tam ze środowiska wzorują się na tej tak, żarowskiej. Tak. I w Żarowie można. Tak. W Świebodzicach na przykład do tej pory jeszcze się to nie, tak, nie udało. No dużo jest takich art. Czym jesteśmy gorsi od, no teraz pewnie w czymś jesteśmy, ale miałem powiedzieć od Jawora, tak, który pozyskał gigantyczną inwestycję wiodącej firmy z branży motoryzacyjnej, a nas się próbuje częstować biometanownią albo fabryką much. No. Tak, no, szanowni państwo, patrzmy, oglądajmy i podejmijmy naprawdę rozsądną decyzję, bo na kolejne 5 lat w takiej przestrzeni, jaką im urządzimy, będą wzrastały też tak, nasze dzieci. Dzieci. Tak, teraz jeszcze ze względu na to, że mam małe dziecko, to też bardziej się przyglądam temu, gdzie mogłabym wyjść, co mogłabym tutaj zrobić, albo jak to niektóre, między innymi place zabaw, czy inne skwery naszego miasta wyglądają, no i albo co można by było zrobić, albo co można by było zorganizować, żeby bardziej ludzi zjednoczyć i co można robić, więc tak naprawdę to jest multum inicjatyw, które no niekiedy chcieliśmy robić, ale ze względu na to, że to wygląda jak wygląda, to niektóre rzeczy naprawdę odpuszczaliśmy już, bo albo później, no też nie chcemy już tutaj mówić, ale czy na przykład festiwal ten nasz ten malutki folkloru odbył się nam troszeczkę dużą czkawką, więc stwierdziliśmy, że chyba nie za tych rządów, tak? I teraz chcemy do tego i mam nadzieję, że państwo zdecydują i faktycznie pójdą, bo tutaj tak naprawdę można naprawdę tak wiele rzeczy zrobić i tak naprawdę my sobie dajemy 5 lat, żeby pokazać, co można zrobić w tym mieście i jak może miasto super funkcjonować. Podsumowując, tak, no skoro to jest autoreklama kandydatki, to już jesteście państwo uświadomieni obywatelsko,
to teraz, no nie chcę cię tam ograniczać do 3-5, ale kilka powodów na to, że 7 kwietnia osoby, które w okręgu numer 1, czyli na osiedlu piastowskim, będą kandydowały na radnych, dlaczego powinny skreślić X przy Patrycji Piątkiewicz-Merchut? Ze względu na to, że mam już za sobą kilka wydarzeń, między innymi właśnie to zorganizowanie tego małego festiwalu folkloru. Druga sprawa, gdzie ludzie, wydaje mi się, że byli zachwyceni tym. Druga sprawa taka, że też mam na koncie tam zorganizowane spotkanie dla kobiet w ciąży, które przyszły, też były zadowolone ze spotkania i też chciały więcej takich spotkań, ale to organizowałam ze wspaniałymi 3 kobietami, które mają Karolinę i Natalią, więc też im bardzo dziękuję za to i uważam, że jeszcze takie akcje zrobimy, nieważne co się wydarzy w tych wyborach, ale i tak jeszcze będziemy takie coś organizowali. No i druga sprawa... Trzecia już, tak? To już trzecia. No to już trzecia. To to, że chciałabym zmian dla tego miasta. Naprawdę cieszy mnie to, że mogę swój jeszcze dodatkowy wolny czas, gdzie mam naprawdę mało, poświęcić na to, żeby ludzie byli zadowoleni, żeby się cieszyli, żeby mogli powiedzieć, to było super. I mnie to naprawdę nic więcej nie jest dla mnie ważniejsze niż to, że ktoś mi powie, że to mu się podobało, to było dobrze zorganizowane, a to po prostu mi to wystarczy. Ja nie potrzebuję pieniędzy, nie potrzebuję jakichś medali itd., itd. Ja tylko wystarczy mi, że ktoś powie, to było super zrobione i multum mam w głowie milion. Nawet ty możesz powiedzieć, że tych pomysłów w głowie mam milion. Co chwilę Tomka zasypuję jakimiś pomysłami. Milion na minutę. Tak, milion na minutę, więc tylko kwestia ich realizacji i mam nadzieję, że tego 7 kwietnia zagłosują Państwo dobrze. Natomiast tutaj też warto by było tutaj skreślić nie tylko przy mnie głos, ale również przy nazwisku Łukasz Kwadrans. To tutaj Wam też gwarantuję i też mogę poręczyć swoją osobą, że tutaj będzie jak najlepszy. Jeżeli Łukasz zostanie burmistrzem, to naprawdę będzie strzał w 10 dla miasta i zobaczycie Państwo, jak to miasto może funkcjonować, na jakim poziomie. A ja mogę potwierdzić, że to będzie taki poziom naprawdę bardzo, bardzo wysoki. Szanowni Państwo, Patrycja Piątkiewicz-Merchut, kandydatka KWW Łukasza Kwadransa, wspólne Świebodzice do Rady Miejskiej Świebodzic, okręg numer 1, osiedle piastowskie, miejsce na liście numer 8. Tak, szczęśliwa ósemka. Szczęśliwa ósemka, tak. Tak. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy i do zobaczenia. I do zobaczenia.